Teraz przedstawię ten parowóz Hombry firmy. On był kupiony w 2019 roku. Parowóz Girl Class 69 był pod dwoma nazwami, później został przemianowany na NR Class B12 do pociągów pospiesznych. Tylko miał nazwę zmienioną, tam trochę historię nie czytałem. Był kupiony, po prostu używany zestaw startowy Hombry. On był tak poszarpany, miał te w środku ten silnik, te wałki, że wszystko było rozklekotane. Ja to wywaliłem i dokupiłem do niego właśnie ten tender. A to było już ile? 3 lata temu. Te koło z tyłu musiałem wymienić, bo było takie wysoko, że one wisiały w powietrzu. Dałem mniejsze. No ale niestety te gumki przyczepnościowe są tak wyrobione, że wpadają między szynę, i po prostu ma ciężko. Ale nie szkodzi. Ja sobie go dam na moduł. Będzie stateczny na module. Bo używam tylko tendera, używałem do tych dwóch parowozów. Do tego brytyjskiego NL Class i do tego BR-98. Kupiłem ten parowóz, bo on był sprzedawany jako ZOM modelarski. Nie było na chodzie, bo wiadomo, że ktoś próbował tutaj palcami ruszać i był tak rozbeszony w środku, że wszystko wywaliłem. Musiałem dać taką osłonę na koła, bo wiązary były tak porozszarpane, że jak wiązary przykręciłem, to w ogóle nie chciały koła chodzić, tak były naprężone, zniszczone. Tutaj wiązary wywaliłem, a czy ja je wykorzystałem chyba do... Tak, wykorzystałem do jakichś modeli. Nie pamiętam jakich, ale modeli coś... A, wykorzystałem je do wiązary do eszelona, tam do jakiegoś tam wagonu. Do armatek tych, co sam robiłem, samoróbek. No, żeby to ładnie wyglądało, dałem sobie taką osłonę na koła. Fajny parowóz jest, ale jak ostateczny może być. Dlatego dokupiłem do niego właśnie ten tender z napędem, ale w ogóle od początku był jakoś taki słabo jeździł, ale też jakby nie było gumek, nie mam. A kupować nie będę specjalnych gumek. No też nie wiem jakie w ogóle, to trzeba znać w ogóle, jakie by pasowały. Ale nie szkodzi, bo ja planuję dać sobie na moduł gdzieś na bocznicę ten parowóz. Z tym parowozem to był taki zestaw startowy Hombry, były te dwa wagony. Były te dwa wagony z tym parowozem. I co było z tym parowozem? Cała ta mata. Cała ta mata. Bo to była właśnie zestaw startowy i była ta mata, którą sobie tak zrobiłem. Tutaj oczywiście budynków nie było, tylko ta mata była. Ja tą matę sobie wykorzystałem, zrobiłem sobie makietę składaną. No ale teraz obecnie jest makieta już na stałe przykręcona, już nie jest składana na stałe. Ale to właśnie było w tym zestawie. Cała ta mata, wagony, parobus, by parę torów było. Jeszcze był wagon, były Emma Glemos. I to były w cenie, można powiedzieć, złomu. A żeby nim się karnąć, to potrzepię całego galina po tym parowóz. Także tak wygląda parowóz firmy Hombry. Oczywiście on pójdzie na moduł na stałe, na jakąś tam bocznicę.
Także on pójdzie na jakąś łucznicę na stałe, na modułek. Tak samo ten parowóz będzie na module. Oba te parowozy pójdą na moduł, bo nowego tendra nie mam zamiaru kupować, chyba nie kupię jednak z napędem, bo to i tak są gumki takie kurcze, żyją się potem do kitu. Nie ma to jak koła, gdzie nie ma tych gumek przyczepnościowych. Tak na przykład w Darinach, czy tam w innych lokomotywach takich gumek nie ma. A tam gdzie są takie gumki, to właśnie się one potem zużyją, to potem trzeba kupować nowe. To, że jeszcze raz wspomnę, ta cała mata to było w tym zestawie startowym i ten zestaw, dwa wagony i ten parowóz.